Hej wszystkim, z tej strony Jaju i witam was w kolejnym odcinku z Fortnite. Tym razem jak co aktualizację przedstawię wam kolejne sekretne przecieki, które tym razem są naprawdę konkretne. Można z nich sporo wyciągnąć w kwestii fabuły oraz przyszłych eventów. Smoki, powrót przybysza, nowy rok? To wszystko już za chwilę, ale wpierw przypominam moi mili o moim najnowszym odcinku, w którym to przedstawiłem wam sposób na zdobycie aż 14 darmowych przedmiotów. Wszystko zaczyna się już dzisiaj, najprawdopodobniej po południu, a więc jeżeli nie wiecie o co chodzi, to koniecznie wpadnijcie na poprzedni odcinek zaraz po obejrzeniu tego. Zachęcam was również do zostawienia suba i łapki w górę, jeżeli materiał się wam spodoba, a także nie zapomnijcie o kodzie wesprzyj twórcę Jajły Ty, wszystko z małych. Byłoby mi bardzo miło, gdybyście tak na święta za te codzienne nowości wpisali mój kod do sklepu. Wy także możecie być Mikołajem i to za darmo. Wielkie dzięki, a teraz bez dalszego przedłużania zaczynajmy. Wczoraj trafił do nas potężny patch 7.10, który może zawartością nie powalał na kolana, jednakże zdecydowanie powalił tym, co skrywa w swoich plikach. Na początku filmu wspomniałem o smokach, rakiecie i nowym roku i żadna z tych rzeczy nie jest fejkiem. Przynajmniej na to wskazują pliki. Zacznijmy sobie od rzeczy, która wzbudza was najmniej emocji, czyli od noworocznego eventu. Zacznijmy od plików dźwiękowych, które trafiły do gry. Jak możecie usłyszeć, czeka nas huczna zabawa. W plikach gry możemy natknąć się na foldery, które odpowiadają za odliczanie do końca tego roku. Możemy więc się spodziewać, że w tym roku samotni zamiast spędzić Sylwester z dwójką, to spędzą go z Fortnite. W samej grze najprawdopodobniej dojdzie do Lifetime Eventu, czyli do takiego, który swoje miejsce będzie miał na żywo w samej grze. Raczej każdy z nas się domyśla, co może wchodzić w grę. Wybuchy, pościgi itd. itd. Oprócz tego możemy natknąć się na dwa nowe skiny do broni czy pojazdów. Jeden jest taki połyskujący niczym kula dyskotekowa, a drugi ma barwy takiej typowej cukrowej laski. Najprawdopodobniej są to dwa z 14 darmowych prezentów, jakie oferuje nam Epic Games. Sprawa bardzo ciekawa i muszę przyznać, że tym razem Epic Games mnie bardzo zaskoczyło, jednakże nie tak bardzo jak to, co teraz usłyszycie. Słyszeliście to? Widzowie, którzy śledzą moje teorie, doskonale wiedzą, jaki fragment z historii Fortnite teraz przywołam. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem ten dźwięk, to po prostu skamieniałem, ponieważ nie mogłem uwierzyć własnym uszom. Pliki rakiety są aktualizowane od wielu miesięcy, co prawda rzadko, ale nadal. Najśmieszniejsze jest to, że ten plik dźwiękowy jest powiązany z folderem odpowiedzialnym za noworoczne wydarzenie. Czyżby to oznaczało, że ktoś panie nam z wizytą właśnie w nowy rok? Czyżby przybyś się w końcu znudził bezkresną wędrówką, a może tak naprawdę cały czas się tułał, aby odnaleźć drogę powrotną na naszą planetę? Dźwięk tego pęknięcia jest dla mnie niemalże 100% potwierdzeniem na to, że Epic Games coś tam knuje z rakietą lub ze samą szczeliną. Co prawda dźwięk pękającej wyrwy się trochę różni od tego znanego nam z głównego wybuchu rakiety, ale jak możecie usłyszeć, mamy tutaj takie narastanie dźwięku, chwilową ciszę, a następnie coś pęka, zupełnie jak przy ostatniej teleportacji rakiety na naszej mapie. Nie widziałem, aby ktokolwiek pokazał wcześniej ten tajemniczy przeciek i czekam tylko na moment, w którym podłapią to zachodnie oraz polskie media. Wątek z przybyszem jest tym moim ulubionym i mam nadzieję, że Hype Train ponownie ruszy, a Epic Games uraczy nas ogromnym kawałem porządniej zrobionej fabuły. Póki co jest to wszystko co mamy, ale według mnie jest to rzecz na 100% powiązana ze szczeliną. Jeżeli macie swoje własne teorie, to podzielcie się nimi w komentarzu. Mam nadzieję, że twórcy zrobią mi taki prezent na gwiazdkę i dodadzą jednak coś z tym przybyszem. Event z rakietą był według mnie tym najlepszym i nic go nie przebije, no chyba że jej powrót. Dajcie znać co myślicie, a teraz lecimy do ostatniego bardzo ważnego przecieku. Każdy zdążył zauważyć, że na mapie pojawił się zamek, który jest na czubku Góry Lodowej. Co jeżeli wam powiem, że wewnątrz Góry Lodowej ukryte jest potężne jajko smoka? Ostatni raz z takim owalnym plikiem spotkaliśmy się przy okazji meteorytu, jednakże tym razem mamy coś więcej. Oczywiście pomijamy nazwę pliku, który jasno wskazuje na to, że jest to jakieś jajeczko w Górze Lodowej, a weźmiemy pod lupę inny. Możemy na nim zauważyć takiego małego smoczka i jest to przekrój jajka.
Jest zamek, jest lodowy król, gdzieś pewnie są rycerze, a więc czemu do fabuły nie miałby zostać dodany smok? Na początku pomyślałem, że są to pliki trybu ratowania świata, jednakże o tej myśli szybko odwiódł mnie dopisek Athena, co jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla trybu Battle Royale. Pamiętajmy, że góra cały czas topnieje i w końcu może nam ujawnić mroczny sekret. Portal do Endu. Smoki Fortnite, powrót rakiety, ja jestem zdecydowanie na tak, ponieważ dla mnie w grze liczy się tylko zabawa, a nie jakieś tam prosowanie. Być może Epic Games tworzy tylko specjalny tryb, ale póki co nie mamy więcej informacji. Dajcie koniecznie znać, jakie są wasze pomysły i przemyślenia, a ja dziękuję wam za uwagę. Nie zapomnijcie o subie i łapce w górę, a także o programie Wesprzyj Twórcę. Staram się dla was jak mogę, więc taka podzięka byłaby w sam raz. Życzę wam miłego dnia, trzymajcie się i cześć!